pierwszym półroczu 2017 roku. Myślę, że można by zaznaczyć trzy takie najważniejsze punkty, o których będziemy pamiętali dużo dłużej niż przez pół roku. Pierwsza rzecz to podwyżki stóp procentowych przez Fed. Druga to to, że Fed powiedział, że będzie zabierał pieniądze z rynku, czyli będzie te quantitative tightening, zaciskanie. Mhm. A trzecia z tych najważniejszych rzeczy to właśnie solidny spadek ceny ropy naftowej, o którym pan redaktor właśnie powiedział, że to było blisko 20% od swojego szczytu.